Siemanie do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku będziemy na świecie, który jest cały pokryty lodem. Jak wiecie, na normalnym świecie można znaleźć różne biomy, można znaleźć zwykły taki płaski, gdzie się pojawiają co jakiś czas drzewko, można znaleźć lasy różnego rodzaju, można znaleźć pustynię, można znaleźć, nie wiem, śniegowy biom, można tak naprawdę znaleźć wszystko, nawet góry są, nawet można mieć kopalnię, no po prostu jest wszystko. W dzisiejszym odcinku będzie tylko jeden biom, ponieważ to będzie biom lodowy, a za czym idzie to, że nie będziemy mieli w ogóle żadnych drzew. Jedyne drzewo, które mamy, to jest to, które zrespiło się właśnie w miejscu, w którym zaczynamy całą rozgrywkę. A w dzisiejszym odcinku będzie ze mną Bzyku. Halo! Halo, siemaneczko, cześć, Szczypso! Witam, czekaj, o kurczę, ja muszę jeszcze jedną rzecz tylko zrobić, muszę cię lekko ściszyć, bo ja zauważyłem, że mam cię strasznie głośno. Rozpoczynamy rozgrywkę na, prawda, tym pięknym świecie, jak widzicie, jest cały pokryty lodem. Ale zanim rozpoczniemy odcinek na tym świecie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. No a my oczywiście musimy jakoś tutaj przeżyć, Marek. Tutaj jakby to jest jedyne drzewo, które będziemy mieli okazję tu zobaczyć i musimy za to przetrwać. Ja tylko się jedną rzecz spytam. Powiedz mi, czy jest difficulty easy? Jest difficulty easy, to bardzo dobrze, bo po prostu chodzi o to, żeby nie było za łatwo, bo na peaceful byśmy nie tracili życia. Więc stary, ja rozpoczynam od... Stary, tu trzy warstwy liści było na starcie, to my mamy tak mało drewna, stary, to jest tak małe drzewo. Czekaj, zbieram drugie, zbieram trzecie. Czekaj, spokojnie, musimy... przede wszystkim to musimy ogarnąć narzędzia jakieś. Stary, czy ty masz jakiś pomysł na to, jak możemy zdobyć w łatwy sposób drewno? Musi być jakiś sposób. No, chwila, zastanówmy się. No, może z liści nam wypadnie jakaś sadzonka. O, jest sadzonka, dobra. Ej, dobra, to jest jedyny sposób na to, żeby przetrwać, stary. Dobra, to był dobry plan, żeby sadzonki wypadły. Ale jak tak się zastanowię, Szczypso, ale no. My przecież możemy iść do kopalni. I przecież w kopalni, jak masz specjalnie wygenerowaną strukturę, w której chodzi ci o te kopalnie takie, takie tunele, te opuszczone. Tak, to też by można było pójść. Stary, zbieraj patyki z tych drzew, co wypadną, bo tu też spadają, więc nie będę tego zamieniać. Poczekaj, masz te wszystkie liście znikną. Stary, mam nowe jabłko mam. Co? To już mamy jakieś żarcie też. Co my zrobimy z jedzeniem? Zaraz. Właśnie jedzenie też musimy ogarnąć. Dobra, widzę, że tam jest posadziłeś jedną sadzonkę, to bardzo dobrze. Z tym, że musimy też... Musimy się też wkopać na dół, ale dobra, ej, w sumie. Czekaj, dobra, ja już się tam wkopuję, tylko zrobię na szybko crafting. Dobra, i słuchaj, musimy dobrze rozdysponować to drewno. Więc ja po prostu daję tobie połowę i ty i ja drugą biorę. I stawiam jeden crafting. Stawiam. Więc nie rób następnego craftingu. I nie rób też kilofu, Tak, właśnie. Ja tu zaraz zrobię, tylko. Ja myślę, że musimy zrobić dom. Ja nawet wiem, gdzie zrobimy dom. Jak dom? Po co ci dom? Dom robimy, no Szczypso, musimy zrobić naszą bazę. Ale po co ci dom? Teraz jak. Aha, że jakiś. Chodzi ci w sensie na zasadzie, że. Dobra, rozumiem, bazę, a nie dom. No dobra, w sensie chodzi ci o takie miejsce, w którym będziemy mogli się, prawda, zbierać do kupy. Tak, zrelaksować przy tym. Dobra, rozumiem, rozumiem. Dobra, czekaj, ja zrobię tak, robię jeden kilof jeszcze. Wiesz co, tu... mi, albo dałbyś mi ten... Tak, dam ci ten, możesz sobie, prawda, zrobić już za to, nie? I stary, ja myślę, że tu po prostu możemy się gdzieś wkopać na dół i liczyć na to, że dostaniemy jakąś kopalnię, bo innej opcji chyba nie ma, no, tak mi się wydaje. Nie wiem, a ty wiesz, jaka jest szansa na to, że kopalnię nam się uda znaleźć? Nie wiem, prawdopodobnie żadna, to jest, nie wiem, z jakieś 2% pewnie. No ale coś trzeba, stary, coś trzeba. Ja wiesz co, ja zrobię sobie... Patrz, wykorzystuję, masz dwie pochodnie. Masz Optifina, czy nie? Mam. To bardzo dobrze, bo będziesz widział teraz cokolwiek. Ja tutaj zbieram więcej tego węgla, bo akurat mi się trafiło. Więc może jest szansa na to, że też jakieś żelazo dostaniemy czy coś, ale największy problem jest z drewnem. Czekaj, bo ja mam w ogóle trzy sadzonki przy sobie, których jeszcze nie zasadziłem, a... No co, Szczypso, dobra, nie, tak być nie może. Dobra, to ja się idę kopać, a ty idź tam szybko, Ej, wiesz co możemy zrobić? Bo jak poczekamy na noc, to możemy, bo tutaj widzę, że jest trawa. Można poczekać, aż dostaniemy jakieś kostki, kości po prostu od szkieletów, które zabijemy i można zdobyć nasiona, żeby zasadzić zboże. Ej, to jest mega dobry pomysł. Przecież jak my mamy niby w inny sposób zdobyć jedzenie? No chyba w kopalniach czasem jest. Wiesz co, mi się wydaje, że jeszcze ogólnie by można było chyba znaleźć, jak to się nazywa, zwierzęta, no. Nie, zwierząt się nie da, bo zwierzęta nie ma? Się znajduje na trawie się znajdują, musi być duże. No, ale to trawy, każde zwierzęta? Nie ma czegoś takiego, żeby się w ogóle, nie wiem, że w ogóle nie ma szansy na zrespienie zwierząt na takim biomie, jak mamy? Na śniegu się nie da, no. To mamy problem, stary, ogromny w sumie. Dobra, ale to czekaj, bo ja tak idę za tobą tutaj niepotrzebnie, a nie wiem, to ty tam się kop, może znajdziesz gdzieś jakąś kopalnię czy coś tego typu, a ja wyjdę na górę, chociaż...
Kurczę, nie wiem, jaki dajemy sobie cel na odcinek, bo ogólnie to, nie, ja, wydaje mi się, że, no. Ja mam świetny pomysł, wiesz, gdzie musimy zrobić bazę, ja mam nawet genialny, ja zawsze chciałem bazę zrobić w tym miejscu, chodź. No bo dobra. Ten biom jest mega rzadki, nie, w Minecrafcie, ale my mamy cały, tutaj cały świat na tym biomie i my musimy zrobić bazę w jednym, tutaj, uwaga, czekaj, chodź, tutaj idziemy, w jednym z tych wieżowców, tutaj, na tym wieżowcu trzeba bazę zrobić, widzisz, ten wieżowiec ale, tutaj. No dobra, 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 tylko... Tylko jest to, że, słuchaj, żeby zrobić dobrą bazę, to byśmy potrzebowali kilofa z liktaczem, żeby zbierać to. O nie, masz rację, o nie. No, my nie zrobimy tak ogólnie bez tego. O, ja cię kręcę, ale czekaj, nie, no możemy tak wiesz, bardzo ostrożnie to robić, dobra. Czekaj, nie, to jest ale dobra, to jest zły pomysł. Nie, no po co nam teraz baza? Teraz to ja bym się skupił na tym, żeby jakoś tutaj... Ja zawsze chciałem sobie tak na mega wysokim tak zbudować i to trzeba będzie zrobić. Dobrze, dobrze, Bzyku, zrobimy tak. Idę kopać. Ej, Szybson, chodź tu, Wow, trawa, co jest? Nie, to jest niemożliwe, proszę. Ale teraz, jaka jest szansa na to, że z tego nasiona wypadnie? Ale słuchaj, czy mamy jakąś inną opcję? No musimy no nie to mamy, robić. Nie mamy, dobra, to co? Ty jesteś szczęśliwa. 3, 2, 1. Nie! Nie, najgorzej. To była jedyna trawa, która się tutaj zrespiła. No nie, to mamy po nasionach. No i koniec, dobra, czyli musimy... ale musimy też kopalnię znaleźć, stary, to jest bardzo ważne, bo nie wiem ile masz drewna, ale ja już mi się kończy ogólnie. Ja mam 6 drewna, ale 6 masz jedzenia. Ja mam jedno tylko. Ja mam pół jedzenia, ale nie, ja mam tylko jedno jabłko. A, to nieźle, to fajnie, no to jest naprawdę ciekawe. Ej, ale mi się ogólnie to wydaje, że tu gdzieś powinno się zrespić jakieś zwierzęta. Chociaż, nie wiem w sumie, może nie. Może nie, może tak, kurde nie wiem, ale to czekaj, bo tutaj szukam dalej jakiś... Co z tym jabłkiem, bo ja już bym je zjadł ogólnie. I jak, no to, jak tam ci z życiem idzie? Ja mam full życie, ale mi tutaj... Słyszę zombiaka tu gdzieś. Co? Ej, to dobrze. Byśmy mieli... Tu gdzieś kopalnia chyba jest, stary, bo słyszę zombiaka, a go nie widzę. Wiesz? No bo słyszę go, a go nie widzę, wiesz, że on musi być gdzieś pod ziemią. Ej, serio? Nie wiem, ja tutaj nie mam niczego, ja no słyszę go! Jest tu, musi tu gdzieś a być. A gdzie ty jesteś? Ty jesteś tam przy tym... Stary, mam coś! Mam kopalnię, dobrze mówiłem! Nie, niemożliwe. Skąd ty masz kopalnię? Chodź. Gdzie ty jesteś? No na dole. Ja nie wiem gdzie ty jesteś, bo ja nie na dole, wiesz, tam gdzie są sadzonki, ale zaraz do ciebie przyjdę, ale tutaj, że tak powiem, musiałem pokopać się. Ty masz kopalnię? Gdzie jest ta kopalnia? Dobra, mam tutaj Endermana, wiesz? Jest też zombie jeden, dobra. Ogólnie zjem sobie to jedno jabłko. Czekaj, ja już idę tam do ciebie, żeby... Czekaj, zostawię tu pochodnie, żebym pamiętał gdzie to było. Dobra, idę w twoją stronę ogarnąć cię, żeby tutaj razem z tobą przyjść. Jest noc, nie jest dobrze. Jest noc, no ale nie pójdziemy spać. Widzę cię, dobra, biorę crafting, idziemy, musimy się gdzieś schować, no szczypsą. No, chodź. Dawaj. Do tej kopalni będzie najlepiej chyba pójść, bo tam możemy tak naprawdę cokolwiek znaleźć i przetrwać jakkolwiek, bo też wydaje mi się, że najlepsze co możemy zrobić to zabić kilka zombiaków i zjeść ich mięso po prostu, bo innej opcji chyba nie ma. O, patrz, tu jest zombiak akurat, wybiegł stamtąd. Dobra, nice. Jest kopalnia, a masz tutaj kopalnię, tak? Tak, no. A widzę taką kopalnię. Nie stawiaj tych pochodni lepiej, wiesz? Zachowuj sobie, bo. Wiem, no to jest niebezpieczne. Okay. Coś czuję, że to będzie bardzo mała kopalnia. Dobra, mamy miedź, ale no nie, najgorsze. Miedź nie jest nieprzydatna. O nie, dobra, ale Szybson, i tak nic nie zrobimy tutaj. I mi się już skończyło jedzenie, ja już nie mam jedzenia więcej. No ja mam jedno mięso zombiaka. Chcesz? Nie możemy tego zrobić, nie, musimy oszczędzać. Zamknąłeś to w ogóle? Czekaj, bo ja myślę tutaj nad tym, żeby tego Edermana jakoś jeszcze pokonać. Tak, patrz co robimy. To jest easy. Wiesz co trzeba zrobić? Trzeba tutaj 2 na 2 zrobić. Dawaj 2 na 2. No, albo czekaj. Czekaj, bo on sobie pobiegł. Nie, bo wiesz o co chodzi? Rozumiem. Chcesz zrobić... Wejść. Przepraszam! Nie, nic się nie stało. Dobra, patrzcie na niego, no. Ale on nie... Uważaj, bo się może tepnąć. O, teraz się tepnąć. Dobra, i palimy go. Pięknie, walko. Albo tylko walko, bo ja się boję, że... Dobra, pięknie. Pokonałem go. Mamy... Wypadło, no nic, niestety nic z niego nie wypadło. Dobra, no to... A, ty to zamurowałeś tutaj. Dobra, stary, ja proponuję wyruszyć gdzieś w podróż i po prostu poszukać jakiegoś innego zejścia do kopalni czy coś. Chyba, że po prostu kopiemy przed siebie i liczymy na to, że znajdziemy. Nie, idziemy do kopalni, idziemy? Stary, musimy to zaznajdować. Zobacz. No dobra, no to... Ale to czy gdzie? Że tam idziesz kopać? Tutaj, no a ty co chcesz zrobić? Aha, nie, myślę, że gdzieś na powierzchni gdzieś pójść coś znaleźć innego jeszcze. Dobra, to Szczypco, zróbmy coś takiego. Niech to będzie nasz taki punkt. Ustaw dobra. Sobie tutaj punkt, zapisz sobie kordy, ja pójdę, dobra, jak ja zrobię screena. Powiem, tak, a ty tutaj, a ja idę do kopalni, a ty idź w podróż. Wyrusz, a ja będę kopać i jak będzie kopalnia, to ci powiem.
Aha, no dobra, no to ja lecę w podróż. Dobra, Marek, musimy się gdzieś wkopać na dół, bo tak, ja już nie mogę tyle. Biegamy i nie możemy znaleźć, stary, tutaj żadnego tego. I tak już jest noc, musimy to zrobić. Dobra, no. Znaczy noc to już, kurczę, już minął dzień i kolejna noc. Nie mamy żarcia, ja mam tylko 8 tych, bo zabiję trochę zombiaków. Ty, ale wiesz, że kopiesz się prosto w dół i co ja mam teraz zrobić? Tam zeskoczyć, jak ja zginę? Aha, nie, to musisz tego, musisz. Dobra, będę się kopał bokiem, okej. Ja robię ryzyk fizyk, ja już mam 3 jedzenia, już nie mam jedzenia tak naprawdę, dobra. No mogę ci dać trochę tych zombiaków, tego mięsa, wiesz? Możesz, to rzuć mi to. No masz, dobra, masz, sam rzuciłem ci 4, ja też mam 4. Dziękuję ci bardzo. To jest wszystko, co mam, nie mam nic więcej po prostu. To jest jedyne, co można zjeść, ale... Szukaliśmy i nie było... Nie ma szans zdobyć tutaj żarcie w ogóle, to jest... Ej, czekaj, coś tu jest, dobra. Co tam masz? O, nie, tutaj, o, jakaś kopalnia, zaraz, hola. Dobra, czekaj, bo ja tutaj nie chcę za bardzo dostać obrażeń, żeby nie tracić za dużo. Okej, jestem na dole. Okej, mamy kopalnię jakąś, dobra. Co mówisz? Malutka, że mam tutaj zombiaka, dzięki, że mi dałeś. Dawaj, czekaj, bo ja słyszę zombie, jak się wydaje, pa. Nie, ja słyszę tu na prawo. Ja słyszę na dole zombiaka, pa, tu jest. U nas tu jest zombiak pode mną, no, dawaj go. Ale tu słyszę na prawo też, czekaj. Dobrze, to wal tamtego też, ja walę tutaj na dole, chłopa. A bo na dole to jest też, kurde. A no ja tutaj się walę z chłopem na... Ej, dobra, tych zombiaków jest za dużo coś. Okej, okay, mam tu coś na dole, czekaj. O kurde, tu jest mnóstwo tych pająków. Ja słyszę pająki, no. Ej, czekaj, czy tu nie będzie kopalni? Bo tu jest dużo tych pająków, nie? Mam, kopalnia jest! Nie gadaj, O kurde! Szybko, uciekaj. Dostałem ciosa od pająka, ale żyje. Zjem sobie jeszcze jedno mięso. To jest ten kopalniany pająk. Tak, one są najgorsze. No, ale to dobrze, bo... Wow! O nie, uważaj. O nie, uciekaj to szybko. Dobra, pokonałem ich. Wow, spadłem na dół! Jeszcze, co ty zrobiłeś? Nie, najgorzej. Nie, żyję, ale stary, mamy masę drewna teraz tutaj dzięki temu. Więc mamy też żelaza dużo, więc jesteśmy uratowani w sumie. Szybko. Dobrowałeś to tam jakoś? Dobra, świetnie. Dobra, zbieram to tutaj. I teraz tak, możemy ogarnąć też żelazo, więc stary, no jesteśmy uratowani i... Ustawieni wręcz jesteśmy, stary, ja daję sobie taki challenge, bo ja jestem ciekaw, jak wygląda ten świat w Netherze, więc po prostu dostańmy się do Netheru, bo może tam też będzie coś, nie wiem, może... Jestem ciekaw, czy tam jest cały... Nether był lodowy, to co? No, to by było... Świetnie. Ale wątpię, żeby był, ale musimy to sprawdzić po prostu. W sumie, no to jest niemożliwe, ale... Nie, no Nether... Nether nie wyobrażam sobie, żeby był cały z lodu, no ale dobra, musimy to sprawdzić, więc ja po prostu proponuję, żebyśmy dali sobie jako cel dostanie się do Netheru. No bo później dalej, no to już jest taka, to jest trochę już speedrunowanie, taki kurczę, już za dużo by się chciało, nie? Dobra, ja robię stary, masz crafting ze sobą? Mam tutaj jakiś crafting. To postaw tu crafting. No ale już wiesz, lepiej zaoszczędzić już na tym i nie... Dobra, łap tej crafting. O, dobra. Dobra, super. Robię piec. I przepalam teraz żelazo. I stary, zaraz będziemy mogli pójść do tego Netheru, tylko będziemy musieli znaleźć jeszcze tylko lawę. Więc spoko w sumie. To będzie raczej chwila. Wątpię, żeby to nam zajęło długo. To w takim razie ja idę szukać, ja szukam lawy. To jest dobry pomysł nawet, no. Jezerką ci zrobić, ja idę szukać lawy. Tak, po to właśnie przepalam żelazo, tylko... Wiesz co, ja tu mam... Tu mam nawet wodę, obok, pod nami była, więc bardzo fajnie, bo już mamy wszystko na miejscu tak naprawdę. Ej, tu jest chyba spawner gdzieś, czy coś. Jest spawner, uważaj szybko, jest spawner tam. Okej, bo ja tutaj czuję, że mogę zaraz wyrwać na łeb. Ej, mam skrzynkę to. O, a co jest z niej? Jest 5 żelaza i name tag, i 2 dynie, no ale dyniami się nie najemy niestety. No, niestety nie. Dobra, ja mam stary ten, mam już wodę, wiaderko z wodą znaczy. Więc ej, bardzo fajnie. Dobra, to mega dobrze, ja tutaj właśnie szukam cały czas, ale szczerze nie mam tutaj... Ja wiem dlaczego, bo my za wysoko jesteśmy szczypcą, my tam nie dolecimy. Czekaj, na jakim jesteśmy poziomie? 28, no to trzeba zejść trochę niżej, trzeba zejść zdecydowanie. To jest zdecydowanie za wysoko, czekaj, ja tutaj myślę, bo ja patrzyłem... Chwila, gdzie tutaj może być, gdzie tu jest zejście jakieś? O, tu jest ten ametyst! Ale to w sumie jeszcze nic nie daje, nie? Ten... Ja nie wiem. O, kolejna skrzynka! Ej, czekaj, mi się wydaje, czy to jest spawner? O, nie. Taki normalny. Nie, to nie jest spawner. Tu byliśmy na początku. Dobra, no raz, stary, ja robię jakieś narzędzia też jeszcze. Tu najgorsze jest to, że te dobra, ej, tu jest mnóstwo tych pająków! O, kurde! Ej, mam lawę! Dobra, mam lawę. Masz lawę? Tak. Dobra, to czekaj, ja zrobię sobie tutaj szybko narzędzia żelazne. Czekaj, ja tu robię chyba ryzykowną misję. Czekaj, ja wiem, jak to zrobię. Zrobimy... Chodź tu do mnie, szybciutko! Czekaj, bo ja tutaj robię misję.
zrobiłem sobie spawner pająków. Wow, wow, wow! Nie, nie, Szczypson, błagam, uważaj, uważaj, uważaj! Nie idź tam! O nie, one cię gonią, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Szybko, szybko, buduj się. No nie! Błagam, o kurde, błagam. O kurde, dobra. Przeżyłem, ale nie mam nic do jedzenia, stary. Ja mam dobra. dwa mięsa zombiaka mam. Czekaj, o, czekaj. Gdzie ty jesteś? Zszedłem na dół, lekko. O nie, dobra, mnie też biją. O nie, dobrze. O kurde, tu jest kolejny ten. Ja nie mogę, ja wiem, co tu się dzieje? Ja wiem, gdzie jest lawa, Szczypson, ja wiem, gdzie jest lawa. Szybko, za mną. Czekaj, bo ja nie jestem w stanie, bo mnie goni pająk, wiesz? Dobra, zabiłem go. No dobra, gdzie jest lawa, gdzie jest lawa? Tylko, że tam jest dużo, to w sumie tych, dużo potworów, więc nie wiem. No nie, tu jest chyba lawa, tam widzę. Nie. Czekaj, nie. Patrz nie, tu. Tutaj? Tutaj może być. Jest. Tak, jest. Dobra, dobra, to czekaj, to uwaga, to... Zamurujmy tutaj górę. Czekaj, ja... Nie, ja potrafię. Dobra. To buduj tutaj speedrunnerze na jakiś portal. Dobra. Czekaj, bo... Ej, nigdy nie byłem tak zestresowany robiąc portal, nie? To jest, kurczę... Dobra. Ej, to są duże emocje. Dobra, czekaj, tu, żebym się nie pomylił, tak? Let's go. Ja pomyliłem się chyba, czy nie? Nie, jest dobrze. Jest dobrze, tak. To jest fajny pomysł. Dobra, mamy to. Jest to. I teraz można tu dać wodę jeszcze na bok, zabrać sobie wiadro lawy do nederu. Po co wiadro lawy? Czekaj, mamy coś do odpalenia tego w ogóle? No nie! Stary, ja tam zostawiłem żelazo, bo mnie zaatakowały TT. Ja mam żelazo, ale nie mam gravela. O, tu jest gravel, pa, za nami. Dobra, let's go. To skrzynki zdobyłem. Dobra, no to potrzebujemy tylko jednego, dawaj, zdobądź to, rób tą zapalarę i... I będziemy mogli się tam dostać. Dobra, mamy niesamowitego farta, szczerze mówiąc, że udało nam. O, mama, jest. Masz? Czekaj, ja rzucę tu, żeby to nie wpadło do lawy. A, rzuciłeś mi żelazo, to rzuć mi to. A, łap tutaj flinta. Flinta też, żebyś nie wpadł do lawy. Okej. Dobra, i uwaga. Lecimy. Uwaga. 3, 2, 1, 0. Ja. Co jest? Ej, czekaj! Co się dzieje? Co? To nie było takiego koloru nigdy. Jakiego? To jest niebieskie. Widzisz to? No. O co chodzi? Ej, dobra, ja podejrzewam, że jednak będzie się dało, znaczy, że jednak będzie zamrożony, tak obstawiam, skoro zmienili teksturę tego portalu tutaj, w sensie kolor. Halo? O kurde, mol, co się dzieje? Ej, zaraz. Stary, zamrożony nether, tam są pigliny mrożone na górze. Co jest grane? Jak to dobrze wygląda? Czy na dole jest ten? Czy na dole jest tutaj obsydian? Nie. Ej, nie ma lawy jakby. Czaisz? No. Czekaj, spróbuj, masz lawę? Weź postaw tą lawę, weź wylej tą lawę. Wylewam. Działa normalnie. Nie zamraża się. Czekaj, ja cofnę się do tamtego świata po tą wodę jeszcze, żebyśmy mieli obie rzeczy. Zobacz po wodę. Może i jestem ciekaw, czy woda będzie się rozlewać też normalnie. Bo ej, to jest w sumie, to jest dosyć ciekawe. Wygląda ślicznie. Tak, ja naprawdę, szczerze? To uważam, że powinny być dwa warianty netheru. Powinien być jeden taki, drugi taki. O, ja mam stare dwa serduszka, to jest mocna lipa. Dobra, uwaga, sprawdzam, czy woda się rozlewa. Dobra, zginąłem! Zginęło mi się! Nie, stary, woda się zamroziła! O nie! Szybko, wszystko w porządku! Ej, i jakby nie da się jej... O kurde, patrz. Co tu się dzieje? Zamroziła się woda. Nie! A, nie da się zniszczyć! Nie! Czekaj, ja tutaj... Nie da się! Aaaa! Jeszcze raz straciliśmy lawę! O nie! O nie, czekaj, bo mi skraszowało kamerkę. Nie wiem nawet w którym momencie. Ale przed chwilą jeszcze działała, więc to... Dobra, widzowie, skraszowało mi kamerkę na chwilę, ale widzieliście przynajmniej słyszeliście przynajmniej reakcję moją. Ej, dobra, nie, stary, no jakby... Piglin, o kurde, nie! Dwa tego zielonego, czy tam żółtego, czy jakiegokolwiek. Jak on wygląda. Dobra, stary, no jakby cel został osiągnięty. Jesteśmy w nederze, który jest totalnie zamrożony i wygląda to naprawdę mega dobrze, nie? To nie będę ukrywać, wygląda mega dobrze. Sobie niżej, czekaj, chodź spróbuj. No właśnie, nie wiem jak, wiesz? A, czekaj, łódką można zejść. No da się, jak potrafisz łódką, to no, da się. No, no dawaj, chodź tutaj do mnie. Ja nie potrafię łódką, ale czekaj. Wow! O nie, co się stało? Musiałem zejść! Ej, co o jest? Nie, stary! Nie! Nie! Szybko, Szczypson! To jest ten stary, zamroziło mnie, jestem w... Jestem w zimnym lodzie, znaczy w tym... Zniszcz go, widzę, jestem obok ciebie! Wow! Zniszcz go,
Nie, zginąłem! Nie! Zamroziłem się na śmierć. O nie, dobra, stary, no ale dobra, bardzo fajny odcinek ogólnie. Bardzo mi się podoba to, że cały świat był zamrożony i ogólnie, no, wygląda to naprawdę mega fajnie. O, prawda. Nie wiem, gdzie jestem. Dobra, Marek, mi się ogólnie ten świat podobał i ja to bym mógł na takim świecie nawet jakiś survivalny, więc jak kiedyś będziesz chciał nagrać jakąś serię odcinków typu 100 dni na świecie tylko z lodem, no to możemy coś takiego walnąć. A ja wam tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijacie oczywiście do bzyka, link jest oczywiście w opisie. Trzymajcie się, pozdro, pa pa!